Yo, hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj o Pokémon Unite. Wyląduje jeszcze jeden odcinek dzisiaj, tak, taki bardzo ciekawy, jeśli chodzi o gry Supercella i nie tylko, ale o tym później, myślę, że odcinek gdzieś za 2 godzinki. Teraz o Pokémon Unite, ponieważ już za kilkanaście godzin kończy się nam drugi sezon pasa i kończy się nam pierwszy sezon rankingowy. Dzisiaj pora na podsumowanie, chciałbym pokazać wam mój ostateczny, bardzo w sumie wysoki wynik rankingowy. Porozmawiamy sobie troszkę o Pokémon Unite, więc jeśli macie coś do picia, coś do jedzenia, zabierzcie sobie. A jeśli was ten materiał nie interesuje, to możecie go oczywiście skipnąć i obejrzeć sobie coś innego. Dzisiaj bardziej dla fanów Pokémonów i Pokémon Unite. Zapraszam do oglądania. A więc na samym początku, jak kończę swój pierwszy sezon? Kończę go z liczbą pucharów w Masterze 1500 i jestem 5000 global. To jest bardzo dobry wynik. Myślę, że w Polsce jest bardzo mało osób, które mają te punkty, a jeśli coś pomyliłem, to niech takie osoby dadzą mi znać w komentarzu, ponieważ nie wszystkich znam, tych topowych polskich graczy. Mam ich po części u mnie znajomych, więc zaraz wam to pokażę, jak to wygląda. Oczywiście tutaj grałem teamowo ostatnie mecze do 1500. Jest to wynik 13 wygranych pod rząd, grając Lucario. Bardzo dużo mainowałem w tym sezonie Lucario. W ogóle ten sezon trwał naprawdę mega długo, ponieważ on trwał od samego początku premiery na Switcha. Ja dopiero wbiłem Mastera po premierze mobilnej, bo na Switchu nie miałem zbytnio z kim grać i tak dalej. Ja generalnie preferuję sobie granie teamowo, ale nie wiem, czy to znaczy tak, wbiłem solo Mastera, ale 1500 wbiłem już teamowo. I nie wiem, jak będzie w przyszłym sezonie, albo będzie teamowo, albo będzie solo. I tutaj na solo zastanawiam się, żeby zrobić sobie jakiś challenge z jakimś Pokémonem. Myślałem o Snorlaxie, ale Snorlax z build typu Assassin, tak, nie tank, nie defender, a bardziej Assassin, ponieważ ostatnio się troszkę bawię tym Snorlaxem, wczoraj go kupiłem i już gdzieś tam sobie testuję przeróżne buildy, które mogą zaskoczyć przeciwników i to jest fajne. I niestety mój sznurek się tutaj zapodział. Dobra, jak teraz wygląda moje konto? Mam 40 level, bardzo chciałbym, żeby powiększyli ten level z nowym sezonem i w ogóle, ej, dzisiaj już jest niedziela, jutro jest koniec sezonu, jeszcze nie dali zapowiedzi na trzeci sezon pasa, więc to jest ciekawe, co tam się kurde dzieje. Jeśli chodzi o moje awatary, które mam, to one wyglądają tak. Jeśli chodzi o mój winrate, mamy 54% w ogólnych, bo gram też bardzo dużo standardów, uczę się i tak dalej, skilli. A jeśli chodzi o rankedy, to mam 51,6 i tutaj mam te ostatnie moje 13 wygranych. O, dwa meczyki były na Eldegosie. Jeśli chodzi o moje Pokémony, to najwyższy winrate i bardzo dużą ilość meczy mam oczywiście na Lucario, ponieważ na Lucario gram mega dużo. Mam 65% winrate i tutaj jest chyba większość, z tego co pamiętam, rankedów. Także ja sobie troszkę spieprzyłem winrate'a na solo i ciężko mi go było podnieść teraz pod koniec sezonu. Co dalej? Stworzyliśmy swój własny klan, Shiny Team, mamy jeszcze 3 miejsca. Przyjmujemy tylko i wyłącznie masterów. O, tutaj jakiś master się nam zgłosił, to go przyjmuję. Nie musicie być z Polski, macie mastera i tak dalej, ale chciałbym w przyszłości zrobić tylko i wyłącznie klan z masterami polskimi. Dobra, przejdźmy teraz do moich friendsów, ponieważ tam mam większość takich osób, albo nie. Nie do friendsów, ale przejdziemy sobie do rankingu, ponieważ tam mamy ranking właśnie moich znajomych. Jeśli chodzi o globala, Zugruk, czy jak to się czyta, ale to jest w ogóle koksiur. Jeśli chodzi o Snorlaxa, tutaj mamy kolejnego Kid Tans. Bardzo dobry midliner. Lutano, to jest mega Lucario. Toon God, to też jest chyba jungler. Bruf, kurde, Indebir. Mega support, najlepszy support chyba na świecie. No i Goof GG Sylwią. To jest w ogóle TTV, to nie jest skrót od Twitcha. To znaczy, cała drużyna streamuje, ale
TTV to jest skrót od ich nazwy drużyny. Oni w ogóle są tak, oni są z Ameryki i oni wygrywają większość turniejów wszystkich, które są na świecie. Także no. Dobra, jeśli chodzi o moich znajomych, ponieważ tutaj gdzieś tam po części zlokalizowałem sobie polską topkę. Mamy tutaj Potato, który ma 1700, mamy tutaj Kacpiego, mamy Jacka, a on nie jest polski, ale dość często gramy. On generalnie czuje się jak Polak. Mamy Knight, mamy Fizoxa, Sprintem, Toilet, Ashlan, Kocaj. Ci nie są z Polski chyba, z tego co pamiętam, albo Ashlan. Kurczę, widzicie, ja mam... nie, Sprintem jest z Polski, przepraszam. Kocaj jest z Polski, mam Sebusa. Także ogólnie w Pokémon Unite łatwo jest wbić Mastera, serio. Nawet jeśli macie 40% win rate, to łatwo jest to zrobić. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o moich znajomych, to... więcej punktów ma na przykład Potato, Kacpi, Jacek, Ajol, Knight, no i tyle. I nie wiem, jak w tym momencie mogę się zlokalizować, jeśli chodzi o polską topkę. Może top 10, może top 15, może top 20. Brakuje mi tego rankingu lokalnego, żeby, wiecie, Polska, Anglia i tak dalej, żeby to było w Pokémon Unite, to byłoby mega fajnym plusem. Dobra, co mamy dalej? Energy Rewards, które zacząłem zbierać niecałe 2 tygodnie temu. 145 paczek do otworzenia. Codziennie możemy otworzyć 30. Teraz przejdźmy sobie do health itemków. Już prawie większość zrobiłem na 20 level. Ja wam mówiłem o tym, że nie ma aż tak ogromnej różnicy pomiędzy 30 a 20 levelem. Także jak macie 20, jest spoko. Serio. Jest spoko. I brakuje mi tylko troszkę. Tutaj teraz za reset dostaniemy 20 tysięcy tiketów. Ja mam jeszcze odłożonych 7 tysięcy. I miałem nie kupować tutaj tych całych strojów za tiket, ale chyba sobie kupię za jakiś czas. To są moje wszystkie ubrania, które mam aktualnie. Tak to wygląda. Myślę, że z tym możemy sobie zrobić kiedyś osobny odcinek, bo troszkę tego mam. Jeśli chodzi o moich znajomych, resztę, no to oczywiście tutaj dodaję suby z Twitcha, więc jeśli chcecie mieć znajomych, to możecie sobie zakupić suba albo uzbierać sobie punkty, tak? O! Dziękuję za follow-upy, Rosfir. Dobra, następna rzecz. To skończyliśmy już całego pasa. Całego pasa skończyliśmy, odebraliśmy Gengara, ostatnio był z tego odcinek. Kolejna rzecz, bo to w sumie wam nie pokazałem, ja mam ponad 1548 meczy już w Pokémon Unite, jest to bardzo dużo, serio. I mam 19 licencji, więc troszkę mi jeszcze tych Pokémonów brakuje, żeby sobie kupić. A w sumie nawet możemy sprawdzić, czego mi brakuje i co bym teraz chciał kupić, o tym wam powiem. Czego nie mam? Na przykład nie mam Bisseya, nie mam Garchompa, nie mam Absola, nie mam Gardevoira, nie mam Mr. Mime'a, nie mam Machampa i nie mam Charizarda. Wczoraj sobie kupiłem Snorlaxa i jeśli teraz miałbym wybrać, co bym chciał kupić, to nie wiem, czy nie Garchompa lub Gardevoira. Miałem sobie zrobić challenge też Gardevoirem do Mastera, bo ostatnio pograłem, zrobiłem bardzo ciekawego builda, jeśli chodzi o Gardevoira. I myślę, że mógłbym to wyciągnąć. Myślę, że mógłbym wyciągnąć samym Gardevoirem Mastera, jeśli bym chciał. Troszkę by mi to zajęło, ale ma coś takiego w sobie Gardevoir. Ma coś takiego w sobie, że jego damage może być naprawdę potężny. Jeśli chodzi o skiny, to troszkę ich mam też. Tutaj mam te, które nie odblokowałem, ale na przykład do Eldegossa mam wszystkie do Talon Flame'a, mam do Slowbro i ogólnie do Slowbro czy do Blastoise'a te skiny kupiłem za gemy, a one niedawno pojawiły się za Halloween tikety. Bardzo źle tutaj postąpiło Pokémon Company, że tak zrobiło, że dodało, bo ja w tym momencie straciłem, tak, bardzo dużo gemów, nie wiem, ja tam straciłem 500 gemów i za to mogłem sobie kupić skina, więc na przykład tutaj nie kupuję skina teraz. Kupiłem tylko do Lucario, ponieważ on zniknie nam za 6 dni i dlatego tak zrobiłem, że go kupiłem, ale myślę, że niektóre skiny mogą się rzeczywiście pojawić teraz w przyszłym sezonie już za Halloween. Na przykład ten może się pojawić, Bonfire Style Wigglytuff, nie? To jest, wiecie, albo ten skin może się pojawić, albo ten skin do Garchompa, bo brakuje mi troszkę tych skinów, powiem wam. Bo co tutaj możemy dostać? Możemy sobie dostać ubrania, które już wszystkie mam chyba najprawdopodobniej odblokowane. Mamy skin do Snorlaxa, do Talon... Ten do Talon Flame'a jest piękny. Serio, bo on też, wiecie, ma taką specjalną obramówkę, jak jesteście w lobby, to jest bardzo fajne. Chciałbym to mieć na każdym Pokémonie, ale nie każdy Pokémon to ma, nie?
No, i tutaj mamy Garchompa, którego też odblokowałem. Oczywiście, jeśli się pytacie, czy można odblokować więcej niż raz tego skina, tak. I nie wiem, czy oni wam zwracają wtedy te etykiety, chyba nie, nie pamiętam już. No i także możemy trafić gold, możemy trafić same etykiety do ulepszania helitemów, to znaczy do zakupienia tych. Mamy także hollower tag etykiety, mamy tutaj fashion ticket, czyli te etykiety, za które możemy sobie kupić ubranie i tam mam akurat wszystkie wykupione, bo troszkę tych ticketów miałem, w sumie zaraz wam pokażę wam. Tylko muszę tak tutaj sobie znaleźć i tak. To jest właśnie to. Zobaczcie sobie, ja mam wszystko w tym momencie odblokowane. Chyba, że coś dodali ostatnio, ale nie dodali. Czyli wszystko sobie zakupiłem, mam tego 449. I to chyba tyle, jeśli chodzi o moje konto. Jeśli chodzi o eventy, to oczywiście wszystko mam zrobione. A, w sumie wiem, co wam pokażę. Pokażę wam mój item box, tak on wygląda. Zostawiłem sobie jedną dynię i zostawiłem sobie jedną paczkę. Zróbcie to. Ponieważ to jest takie troszkę kolekcjonerskie teraz. Także zostawcie sobie. Jeśli chodzi o helitemy, mam wszystkie. Jeśli chodzi o nowe itemki, to mam 7 boksów, które chyba otworzę, bo nie chcę, żeby mi to przepadło. Tak? Zostawię sobie to, albo zobaczymy. Tutaj itemki do helitemów zostały wszystkie praktycznie zużyte. No i tutaj mam jakąś licencję do Sylwiona z misji, to kolejna, tutaj mam drugą licencję do Mamo Swine'a. Jedną wykorzystałem, ponieważ tam dostałem 5 golda, chciałem to wytestować, jak to wygląda. Także to są takie itemki troszkę kolekcjonerskie, oprócz tego. Ale to sobie użyję w momencie, gdy powiększą level, ponieważ serio, chciałbym, żeby ten level został jak najszybciej zwiększony, bo ja się czuję troszkę, słuchajcie, źle z tym, jak mój exp stoi w miejscu, a ja bardzo dużo gram. Także chciałbym, żeby to zmienili, żeby tam dodali, nawet nie musi być tych itemów, nie? Mogą być same etykiety, to by było fajne, żeby oni tak co sezon zwiększali, wiecie, o 10 leveli. Byłoby zajebiście, naprawdę. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Pokémon Unite. Jutro nowy sezon, jutro będę streamować, jutro jest bardzo gruby stream, nie tylko z poksów, co tam jeszcze będzie, dowiecie się dzisiaj. Zapraszam was bardzo serdecznie na Twitcha, Twitch VCerek. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj, życzę wam miłej niedzieli i spodziewajcie się jeszcze jednego odcinka. Trzymajcie się ciepło, cześć!